Cześć, zapraszam Was na materiał 5 zalet i 5 wad Samsunga Galaxy S10. Czy flagowiec koreańskiego producenta jest wart swojej ceny? Warto go kupić? No właśnie. Zaczynamy od zalet. Dynamic Super AMOLED. Ten wyświetlacz jest po prostu genialny. Oglądanie filmów, konsumowanie treści tekstowych, Netflix, obsługa HDR, mistrzostwo świata i to Samsung pokazuje co roku, że ich wyświetlacze są po prostu najlepsze. Kolejna kwestia to oczywiście budowa całego smartfona. Co jak co, ale te zaoblone krawędzie i z przodu i z tyłu sprawiają, że ten smartfon idealnie leży w dłoni. On ma ponad 6 cali, ale nie odczuwamy tego w żaden sposób. Ja zawsze mówiłem, że 5,2 to jest max, ale finalnie Samsung pokazuje, że można mieć ten ekran znacznie większy i będzie on bardzo wygodny w użytkowaniu. Dziurka w ekranie, której jest aparat. Temat dość kontrowersyjny, ale w sumie przyzwyczaiłem się do niej bardzo szybko. Po dniu, dwóch nie zauważałem jej. Jest to na przykład w takim miejscu, że finalnie nie znajduje się tam nic zawsze istotnego. Czy by był to film, tekst zawsze czytamy około środka naszego całego wyświetlacza, więc jest to ciekawe rozwiązanie, no i te tapetki wyglądają świetnie. Jak już jesteśmy przy tapetkach, designie, wyglądzie, to nakładka One UI, która w końcu wygląda tak, jak powinna kilka lat temu. Przeszła ona niesamowitą metamorfozę, wygląda spójnie, ładnie, nie narzuca nam jakichś swoich opcji, rozwiązań. To wszystko jest stonowane, tak samo ustawienia wyglądają w końcu normalnie, są bardzo uporządkowane i wszystko jest ogólnie bardzo schludne, więc czasy LagWiza, TouchWiza mogą pójść na szczęście w niepamięć. No i aparat, a w sumie trzy aparaty. Szeroki, standardowy i wąski kąt pozwala nam zrobić trzy zdjęcia z jednego miejsca i każde z nich będzie inne. No ale właśnie, czy aparat rzeczywiście powinien znaleźć się w kategorii zalet? Przejdźmy w takim razie do wad i zacznijmy od właśnie aparatu, a dokładnie od tego szerokiego kąta, który niestety nie jest na tyle ostry, jak być powinien, szczególnie w nocy. Niestety zdjęcia na szerokim kącie w nocy nie wyglądają tak idealnie, jak powinny we flagowcu za 4000 zł. No i niestety aparatem tutaj w tym roku Samsung nie zasłynął, jak to było w latach poprzednich. Przejdźmy do frontu i spróbujmy odblokować nasze urządzenie. Dokładnie, spróbujmy odblokować nasze urządzenie. Skaner wbudowany wyświetlacz działa bardzo rzadko. Próbując odblokować smartfon moim palcem, nie byłem w stanie tego zrobić od razu. Zawsze muszę go przekładać po 5-6 razy, żeby finalnie go rozpoznał. Pomyślałem, że w sumie coś może być z moim palcem, więc skonfigurowałem go jako 3 różne. Pod różnymi kątami, różnymi wariacjami i dopiero wtedy byłem w stanie odblokować mój smartfon po 5 i 6 razie. No we flagowcu to tak nie powinno działać. Ale spokojnie, przecież mamy jeszcze odblokowywanie skanerem twarzy, który też nie działa. Ale może jest coś w ustawieniach i oczywiście było. Wchodząc w biometrię, rozpoznawanie twarzy, mamy funkcję, co się nazywa szybsze rozpoznawanie, czyli jest ono wtedy mniej bezpieczne, ale szybsze i ono nic nie zmienia. Także jeżeli chodzi o odblokowywanie tego smartfona, to niestety te nowe rozwiązania są bardzo kiepskie. Kolejna kwestia to bateria. Jak wcześniej porównywaliśmy sobie z Piżem czas pracy na baterii świntuszki, to pisałem mu, że stary, mi tutaj wyświetlacz wytrzymuje nawet 6, nawet 6,5 godziny na ekranie. No niestety wtedy okazywało się, że miałem włączony tryb oszczędzania energii, który następnego dnia wyłączyłem i ten czas skrócił się do 4 godzin maksymalnie. No i niestety we flagowcu za 4000 zł to ten czas powinien być znacznie dłuższy. Ale spokojnie Mateusz, przecież mamy szybką ładowarkę w zestawie. Szybką ładowarkę Samsung, 15 W, no halo, mimo wszystko, ale konkurencja za znacznie mniejszą cenę oferuje nawet i 40 W. Cieszyłbym się nawet z tych 25-30, ale no 15 W? Czy my mamy 2016 rok? Podsumowując, S10 to dobry smartfon, ale no nie wart swojej ceny. Te wszystkie nowe funkcje, czyli 3 aparaty z tyłu, ładowanie zwrotne, skaner wbudowany w wyświetlacz, to jest dogonienie peletonu, dogonienie konkurencji, ale finalnie te nowości, te nowe funkcje nie działają tak, jak powinny. To jest smartfon, który kosztuje 4000 zł. To jest flagowiec czołowego producenta. I te nowości nie działają tak, jak powinny. A to tak nie powinno wyglądać. Natomiast jeżeli lubicie Samsunga, używacie ich smartfonów niemalże od zawsze, siedzicie w ekosystemie DeX, używacie jacka,
to S10 będzie dobrą propozycją, natomiast wydaje mi się, że konkurencja poszła o krok dalej i oferuje te funkcje działające za niższą cenę. To tyle, jeżeli chodzi o 5 zalet i 5 wad S10. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej serii i też co sądzicie o S10. Zgadzacie się z moją opinią, czy też może i nie? Piszcie, ja chętnie wejdę z wami w dyskusję i oczywiście też subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów, a szykują się nowe, równie ciekawe. Trzymajcie się. Czołem!